Jest głupi przykład, który słyszałem od takiego swojego, nie można powiedzieć, bo to starszy ode mnie człowiek, ale w środowisku wrocławskim taka znana osoba, pan Adam Stepasiuk chyba, biznesmen. Właśnie ten pan, który prowadził spotkania biblijne, jak byłem na studiach we Wrocławiu, jeździłem na Politechnikę, tam na takie biblijne kręgi i pan Adam, będę mówił, taki podawał przykład, że miał gdzieś tam w pobliżu, gdzie mieszkał, człowieka bezbożnego, który w niedzielę kosił trawę. W niedzielę kosił trawę kosiarką. No i żeby go do wiary, patrz, studiowania Pisma Świętego, nie wiem, gdzie on tam, bo to jakaś taka jest grupa tych protestantów, taka, nie wiem, czy jakaś denominacyjna, w sensie, że wolni chrześcijanie, nie wiem, to w każdym razie, szanują ludzi, tak byś mógł powiedzieć, w każdym razie, żeby go tak zdobyć żeby Dzień Święty święcił, mu pomagał trawę kość. I się na spotkaniu podałem jako czyn ewangelizacyjny, że sąsiad kosił trawę, to poszedł, pomógł sąsiadowi, żeby tamten szybciej skosił, żeby miał więcej czasu w niedzielę. No to jeżeli ktoś siano zbierał, żniwa robił, czy nie wiem, ziemniaki jakby miały zgnić na polu i mu pomogę z tytułu, wóz się przewrócił i tak dalej, to jest co innego niż jak ktoś kosi trawę. Oczywiście dzisiaj wielu powie tak, że on cały tydzień pracuje i on w niedzielę ma jedyny czas, żeby to zrobić. No pytanie jest, co jest wolną sobotą? No i od razu mamy, to ja już to nieraz mówiłem, że prawdopodobnie wolna sobota w zamiarze to jest taką instytucją, żeby zabić świętowanie niedzieli. Dlatego, że proceder działa tak, no rano jak wstaniemy, to co pierwsze robimy? Myjemy zęby, tak? Ktoś inny powie, że się żegnamy. No a mi się wydaje, że jak nam się chce siku, to pierwsze idziemy siku zrobić. I było wielkie nieszczęście, dzisiaj wielka łaska, tak? Tam jakiś jeden przybył do mycia w domu. W każdym razie chodzi o co? Że o siebie, o swoje potrzeby, te, które bezwzględnie musimy spełnić, zawsze zadbamy. I wolna sobota służy po temu, że dla siebie zawsze znajdziemy sposobność. Jak znajdujemy dla siebie, to jest niebezpieczeństwo, że no jak postawimy to, co dla siebie jest pierwsze, to dla Pana Boga może nie stać czasu. Ktoś wyjedzie w góry w sobotę, to później na mszę idzie w niedzielę na ostatnią porę albo nie idzie. Nie, nie chcę powiedzieć, że z wolnych sobot nie ma jakiegoś dobra. Chcę tylko powiedzieć, że w zamiarze tych, którzy wprowadzali, nie było pomóc nam świętowanie niedzieli. Absolutnie nie, to tak nie było.